Witam Was wszystkich, z tej strony Nacios. Dzisiaj zaprezentuję Wam 25 faktów o piłkarzu Angel Di Maria. Miłego oglądania. 1. Angel Di Maria urodził się 14 lutego 1988 roku w argentyńskim mieście Rosario. 2. Jest zawodowym piłkarzem jednego z najlepszych klubów na świecie oraz reprezentuje Argentynę. Gra na pozycji pomocnika z numerem 11. 3. Pełne imię i nazwisko piłkarza brzmi Angel Fabian Di Maria Hernandez. 4. Jest synem Diany Hernandez i Miguela Di Marii. Ma również dwie siostry. 5. Jego ojciec jest Włochem, zaś matka Hiszpanką. Z racji pochodzenia ojca posiada oprócz argentyńskiego również obywatelstwo włoskie. 6. W wieku 10 lat pomaga ojcu przy ładunku i rozwożeniu węgla. 7. Di Maria na pierwsze treningi poszedł dopiero w wieku 13 lat. Po 4 latach jako 17-latek został włączony do kadry pierwszego zespołu klubu Rosario Central. 8. W 2007 roku Di Maria odrzucił ofertę olbrzymich zarobków w rosyjskim klubie Rubinie Kazań. Następnie zainteresowanie pozyskaniem Argentyńczyka wyraziły takie zespoły jak Manchester United, Arsenal i klub Atletico Boca Juniors, lecz nie udało się dogadać z nimi transferu piłkarza. 9. Ostatecznie argentyński zawodnik 27 lipca 2007 roku podpisał kontrakt z Benficą. Do portugalskiego zespołu trafił razem z Andresem Diazem, a za obu tych graczy Benfica zapłaciła 6 milionów euro. 10. Fantastyczna postawa Angela spowodowała wielkie zainteresowanie młodym graczem wśród europejskich gigantów. W momencie, gdy wydawało się, że podpisze on kontrakt z Manchesterem United, do walki o skrzydłowego wkroczył Real Madryt. Mourinho, który przejął królewski, był zachwycony umiejętnościami technicznymi Di Marii i postanowił zrobić wszystko, aby zasilił on jego zespół. Po długich i ciężkich negocjacjach ostatecznie udało się zbić cenę, która wynosiła 25 milionów euro. 28 czerwca 2010 roku doszło do oficjalnego porozumienia, a sam zawodnik związał się z nowym klubem 6-letnim kontraktem. 11. Już kilka tygodni po transferze do Realu rozbił klubowe auto. Zawodnik nie zatrzymał się na linii stopu, więc stłuczka wynikła z jego winy. 12. Raz gdy schodził z boiska po meczu z Celtą, pokazał wulgarny gest. Real Madryt ukarał go za to, mimo że piłkarz tłumaczył, że wykonał przypadkowy gest ręką i nie chciał nikogo obrazić. 13. 26 sierpnia 2014 roku podpisał nowy kontrakt z angielskim klubem Manchester United na okres 5 lat. Został wykupiony z Realu Madryt za kwotę około 60 milionów funtów i tym samym został wtedy najdrożej kupionym piłkarzem na Wyspach Brytyjskich w historii. 14. 6 sierpnia 2015 roku przeszedł z Manchester United do Paris Saint-Germain, podpisując z klubem kontrakt do czerwca 2019 roku. 15. W 2005 roku Di Maria zadebiutował w reprezentacji Argentyny do lat 20, dla której rozegrał łącznie 13 meczów i strzelił 3 bramki. 16. Angel Di Maria zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. W tamtym składzie grał m.in. z Leo Messi, Sergio Aguero czy Javierem Mascherano. Di Maria zdobył wtedy zwycięskiego gola. 17. 6 października zadebiutował on w seniorskiej reprezentacji. Spotkanie odbywało się w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2010, a przeciwnikiem Argentyny był Paragwaj. Obie drużyny musiały podzielić się punktami, a spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. 18. Ulubionym aktorem piłkarza jest Sylvester Stallone. Di Maria jest fanem serii Rocky i Rambo. 19. Klubem, w którym piłkarz nigdy nie zagra, jest Newell's Old Boys. Di Maria jest wychowankiem Rosario Central, dla którego Newell's to największy ligowy rywal. 20. Di Maria to człowiek wierzący i był zachwycony, gdy mógł zjawić się na audiencji u papieża Franciszka. Było to dla niego wspaniałe przeżycie, dla jego rodziny, żony, dzieci, dla matki. Mówił, że to coś szczególnego móc przywitać się z papieżem i przyjąć jego błogosławieństwo. 21. 9 lipca 2011 roku Di Maria wziął ślub z Jorgeliną Cardoso w argentyńskim mieście Rosario. 22. 23 kwietnia 2013 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko, dziewczynka Mia. 23. Angel zawsze po strzeleniu bramki układa palce w znak serca. W ten sposób okazuje miłość swojej rodzinie i dedykuje im tego gola. 24. Argentyńczyk na swoim ciele ma kilka tatuaży, który każdy z nich ma swoją historię oraz specjalny przekaz. 25. Angel Di Maria jest piłkarzem lewonożnym.
No i to by było na tyle w tym materiale. Gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, by nie przegapić żadnego nowego filmiku oraz do zostawienia łapki i komentarza pod filmem. O kim chciałbyś usłyszeć następne 25 faktów? Możesz również udostępnić inny mój materiał, za co będę ogromnie wdzięczny. Dzięki, że wpadłeś, trzymaj się i na razie. This is nightlife, we can...